Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj odcinek, w którym pokażę wam domknięcie tematu, jakim jest zużenie komputera mojemu kumplowi. W listopadzie zużyłem właściwie całą skrzynkę. Tylko brakowało mi jednego podstawowego elementu, a mianowicie karty graficznej. No bo wiecie co się stało, karty podrożały jak cholera, miała tu wejść RTX 3060, ale niestety nie udało się tego kupić w odpowiednim momencie. Komputer miał być w budżecie 4000 zł, no i tak od listopada szukamy karty, wszystko jest elegancko zrobione i czeka po prostu na kartę. I teraz kupiliśmy taką kartę w porozumieniu z inwestorem, że tak się wyrażę, na przetrzymanie i będzie to teraz unboxing na waszych oczach. Powiem wam tak, no i jak to bywa w tych tematach w dzisiejszych czasach, trzeba się cieszyć, że ta karta w ogóle jest dostępna, ale cena, jaką trzeba za nią zapłacić, jest po prostu krótko mówiąc zaporowa. Ale jak na przetrzymanie, no to... O kurczę. No teraz tak średnio idzie z tym otwieraniem tego, bo skupiam się trochę na mówieniu, trochę na otwieraniu, w efekcie czego nic nie wychodzi tak jak powinno. Proszę bardzo. Tu jest jakiś bond. 115 zł w prezencie. Kod bonusowy dla nowego konta World of Warships, dobra. Super, jestem zadowolony. Chyba ta gra w ogóle nie pójdzie na tej karcie. Nie no, z jakichś niskich detalach by poszła. I słuchajcie, AFOX Radeon RX 550. Możecie się zacząć śmiać. Nie no, tak na serio, w tych czasach trudno znaleźć coś w jakichś tam konkretnych pieniądzach. Kurczę, i teraz nie pamiętam, ile ona kosztowała. Miałem tutaj nadzieję, że będzie jakiś papier w środku. Karta ładnie opakowana, pudełeczko antystatyczne. Zobaczmy, no taka malutka, zgrabniutka. Jeden wentylator, na pewno już to będzie niezły, nawet nie ma osłony na złącze. Co tu mamy? HDMI, DisplayPort i DVI, także podstawowe złącza. No i cóż, cóż mogę powiedzieć o tej karcie? Moi drodzy, jeżeli byście chcieli sobie składać komputer i nie macie wyjścia, żeby po prostu jakiegoś kompika sobie złożyć, to według mnie nie opłaca się w ogóle kupować kart. No ale jak już nie macie wyjścia, no to możecie sobie kupić coś takiego. To kosztowało niecałe 700 zł, 660 coś tam złotych kosztowała to w promocji super. Także ta karta powinna teraz kosztować 300 zł według mnie, bez żadnych promocji, no ale cóż. Jeszcze moi drodzy, chciałem tutaj nadmienić, że jeżeli byście chcieli, powiedzmy, składać sobie komputer, nie macie wyjścia i karty nie chcecie kupować za 700 zł czy tam 800 czy 600, nawet takiego zabytka, który będzie po prostu wyświetlał wam obraz, to po prostu kupcie sobie jakiegoś procesor już z kartą graficzną, na przykład Ryzenka 3400G. Taki procesor kosztuje około 900 zł i moi drodzy, i on będzie przedstawiał taką wydajność mniej więcej jak ta karta. No będzie troszeczkę słabszy, ale wszystkie te sportowe gierki, które tam wymieniłem, sobie pogracie na luzie. A wiadomo, później łatwiej wymienić sam procesor i go jeszcze sprzedać, odzyskać trochę pieniędzy niż... bo ta karta, jeżeli tylko rynek się ruszy, będzie większa dostępność kart tych z najwyższej półki, z wysokiej półki, czy nawet średniaków, bo to jest poniżej czegokolwiek,
No to ona będzie po prostu bezwartościowa, no. Nie odzyskacie już swoich pieniędzy, także warto pomyśleć o procesorze już jakby zintegrowanym z grafiką i po prostu przeczekać te. Ale tylko kwestia, jeżeli nie macie wyjścia. A jak lubicie laptopy, to warto też się rozejrzeć za laptopami, bo obecnie ceny laptopów staniały. Nawet chociażby ten laptop, który ja kupiłem, który jest na kanale. I tyle chciałem dodać. Co sobie zagramy na tej karcie? A tutaj muszę nadmienić, że ona ma 4 giga DDR5. Są wersje też 2-gigowe. Moi drodzy, zagramy sobie oczywiście we sportowe gierki. LoL'a, Valoranta, Minecrafta, Fortnite'a, CS'a. Z tym, że na Fortnite zagramy sobie oczywiście na ustawieniach takich, bym powiedział, na ustawieniach propsowych, czyli na tych ustawieniach, które grają profesjonalni gracze, czyli w sensie tekstury na maksa, a reszta na niskie. Nie będę robił testów w grach tej karty, bo nie mam na to czasu po prostu i energii. Tutaj zobaczcie, to jest karta, która jest zasilana ze złącza. Nie ma tutaj, to zrobiłem miejsce na, wyciągnąłem dwa kable na 2x8 pin. Nie, 2x6 pin, przepraszam. Bo taka miała być w tej karcie docelowej. No ale cóż, tej karty jak na razie nie będzie, także na przetrzymanie mamy tu taką opcję. Także moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta karta sprawuje się w grach, jakiś benchmarking, to u mnie tego nie zobaczycie. O, jeszcze jednego śledzia jakby. Jeden śledź mi został. Benchmarków u mnie nie zobaczycie. Będzie link pod filmem, zobaczcie sobie jak chodzi ta karta w różnych gierkach. Już ludzie to zrobili, nie będę się powtarzał. Jeżeli chodzi o tą specyfikację komputera, mam tu gdzieś ściągę, bo już nie pamiętam co tam jest. Mamy tutaj AMD, ma procesory AMD Ryzen 5 3600X, SSD Kingston A2000, 500 giga krusialki balistiki, jeżeli chodzi o ramy, 16 giga 3200 MHz. Obudowa Crux Halo, czy jak to się tam wymawia, zasilacz Sensonic S12-3 w standardzie brąz, 550 W, płyta główna MSI B450 Gaming Plus, Glade Phantom Black, jeżeli chodzi o chłodzenie. I co mogę powiedzieć, ten komputer miał być za 4000, tą skrzynkę udało mi się złożyć za 2000 zł. Jeżeli chodzi bez karty graficznej oczywiście, na kartę miało być około 2000 przeznaczone. No ale no, nie poszło. I zobaczcie jak to się prezentuje. Komputerek elegancko odpalił. No i tak moi drodzy, ja już mam temat zamknięty z tym komputerem. Klient będzie czekał sobie po prostu na lepszą kartę, na lepsze czasy, no bo widzicie co się dzieje na rynku kart. Teraz RTX 1660 moi drodzy kosztuje 3000-4000, zależy od wersji. I jest jeszcze kwestia tego, że to jest wszystko bardzo słabo dostępne. Moi drodzy, wyraźcie swoją opinię, co sądzicie o tej karcie? Czy nadaje się to na przytrzymacie? Czy macie może jakąś lepszą propozycję? No to jest karta, napiszę wam, wszystko będzie pod filmem, moi drodzy. Wszystkie linki do tej karty. I ja jeszcze napiszę tutaj w opisie, ile za nią dokładnie dałem, bo nie pamiętam, ale to jest coś 600 coś złotych dałem za nią. Także tu była promocja z Komputernika. I to jest karta w miarę dostępna. I typowo na przytrzymanie. Sam moi drodzy, korzystam z jeszcze gorszej karty. Zaraz wam pokażę. Ja korzystam z takiego Zoltaka, zobaczcie, nawet pudełko jest większe.
W ogóle bardzo lubię tą firmę. Miałem kilka kart już z tej firmy, jestem zadowolony. Z takiej karty, moi drodzy, korzystam, także ona już w ogóle wyświetla tylko obraz. Nie da się praktycznie nic pograć. No ale cóż, no takie są czasy. Czekamy po prostu na zwiększoną dostępność tego wszystkiego. I tyle. Komputer, temat zamknięty po pół roku. W listopadzie zacząłem go składać, kompletować. I tak to wyszło. I widzę, że tu nawet śledzi za dużo wyrwałem. Ale to zaraz zmontujemy tu śledzika eleganckiego. Dobrze, moi drodzy, zostawcie suba na kanale. Dajcie jakiś komentarz. Na kanale są nie tylko komputery. Właściwie wszystko, całe moje życie. Całe życie hobbystyczne, bym powiedział. Pszczoły będą, są motocykle, pitbike. Także zapraszam do subskrybowania. I moi drodzy, na tyle to byłoby, na dzisiaj to byłoby tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się, noweczka!